Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos Fly, a to jest Battlefield 3, podbój na szczycie Demavendu. Będę grał dla was dzisiaj na wasze życzenie, przede wszystkim na hardkorze, bo wielu z was się dopominało, żebym zagrał na hardkorze. O kurna, znowu szczyt Demavendu. No niestety, kurczę, ostatnio tak mi gadacie, że znowu ten szczyt Demavendu. Słuchajcie, no przykra sprawa. Będę grał, słuchajcie, M27ER, bo też poprosiliście mnie o gameplay z tej broni. Tak, będzie to broń z tłumikiem, ponieważ na hardkorze tylko i wyłącznie tłumik. Tylko i wyłącznie na hardkorze tłumik, o tak chciałem powiedzieć. Bo raczej tłumik nie jest przydatny w BF-ie. Tak czy inaczej, ponieważ jest oznaczenie 3D na normalu, tutaj na hardkorze, kiedy kogoś zespotujecie, nie ma oznaczenia 3D, natomiast widoczna jest to osoba ciągle na minimapie, ale grając na hardkorze naprawdę niewiele osób spotuje, tak? Naprawdę niewiele osób używa tego kuje. Tak mają takie przekonanie, że to jest hardcore, tutaj nie widać i nie trzeba używać, tak? Jest to oczywiście przekonanie błędne, bo ponosimy pewne profity z używania naszego Q. Natomiast na szczęście, a może niestety, niewiele osób to stosuje i dlatego tłumik jest bardziej przydatny w tym trybie. Poza tym, kiedy używamy tłumika, spadają wam efektywne obrażenia, czyli na pewnym dystansie są mniejsze i... A tutaj na hardkorze generalnie HP naszego przeciwnika jest mniejsze, więc no to się rozumie samo przez się, że hardcore jest całkiem w porządku, jeżeli chodzi o stosowanie tłumika. A ja niepotrzebnie w ogóle tam wychodziłem. Niepotrzebnie tam wychodziłem, tutaj będzie punkt zapalny. Żadna drużyna na pewno się nie przedrze na drugą stronę, to mogę zagwarantować. Gramy, słuchajcie, na serwerze PureClan.pl numer 1. Bo jeżeli gram na hardkorze, to tylko na PureClanie. Yeah, jest pięknie. Patrzcie, patrzcie, jak sobie stoi, nikt się tędy nie przeciśnie zupełnie. Ja pochylę główkę, żeby nie narazić się na friendly fire. Może jednak sobie tutaj tak poczniemy troszkę. No okej, mam nadzieję, że tutaj nie zabije mnie granat zza rogu, jak to się stało ostatnio na jednym z gameplayów. O, proszę. Może i go... oznaczyłem go i to mi się całkiem opłaciło, słuchajcie. Widzę, że na minimapie ktoś tutaj zamierza iść z tyłu. Może tutaj wejdzie, może zginął, nie mam pojęcia. Słuchajcie, tutaj bardzo naprawdę trzeba ostrożnym tutaj być znacznie bardziej, no bo... aha. Bo nie tylko jesteśmy narażeni na ogień przeciwnika, ale również i sojusznika. Ja tutaj nie będę nikogo karał za team killing, jeżeli ktoś przeprasza i nie robi tego nagminnie, to jest okej. No trudno, trudno. Patrzcie, patrzcie, gdzie jest gościu na minimapie, no. No, kurna, co to ma być? Okej, okay, to jest panisz już. To jest już panisz. Bo to było chamskie. I to było po prostu specjalnie zrobione. Czegoś takiego nie lubimy, nie? Nikt chyba czegoś takiego nie lubi. Słuchajcie, taki news dla was. M16A3 nie jest zgliczowane, nie jest zbugowane. Normalnie jest to przygwożdżenie. Także warto mieć to na uwadze. Takie dane, takie informacje otrzymałem ze strony simtik.com. To są specjaliści od... Ja tutaj będę podnoszony, więc się trochę nie boję tego RPGa. To są specjaliści, słuchajcie, od statystyk w Battlefieldzie.
i od statystyk w Black Opsie 2, więc ja im ufam bezgranicznie. Jeżeli oni mówią, że w statystykach nie ma czegoś takiego jak przygwożdżenie, to im po prostu wierzę. Nie ma czegoś takiego jak glitch z przygwożdżeniem, jeżeli chodzi o M16A3, to ja im wierzę. Ta broń jest po prostu świetna. Być może jest overpowered, jeżeli chodzi o jej statystyki, ale normalnie reaguje na przygwożdżenie według specjalistów. Także nie możemy być tutaj bezpieczni, jeżeli chodzi o zapewnienia. To zostało podobno naprawione w ostatnim patchu. Niestety nie było takiej informacji podanej w tym patchu, więc trochę jednak szkoda. To było, można by powiedzieć, taki nieoficjalny bonus tego patcha, ale dobrze jest wiedzieć w tej chwili, że faktycznie to naprawiono. Ach. I nie będzie już można zwalać na to, że pokonało mnie M16, bo jest OP, bo jest po prostu zgliczowane. Już takiej wymówki nie możecie mieć. Kolejny news jest, słuchajcie, taki, że w Battlefield 4 nie będzie M16A3. Moim zdaniem jest to po prostu głupia decyzja, ponieważ dlaczego? Nie będzie M16A3, ale być może będzie inna broń, która będzie przesadzona, która będzie na początku zgliczowana, póki tego nie naprawią, więc to tak naprawdę zmienia... Aż to skurczysyn jeden. Dobra, asysta, jeszcze nie żyje. Więc to tak naprawdę niczego nie zmienia. Zrobili to, można by powiedzieć, po prostu pod publikę i pod nic innego. Wiele osób narzekało, zresztą bardzo słusznie, na to, że M16A3 jest przegięte. I wykreślenie tej broni z listy broni Battlefield 4 jest po prostu jednym wielkim nieporozumieniem, zagraniem, tak jak powiedziałem, pod publikę, ponieważ tak czy inaczej może się pojawić jakakolwiek inna broń, która będzie po prostu overpowered, to niczego nie zmieni. Tam przed koleś, on schował się w tym małym korytarzyku tutaj. Albo w kolejnym. Chyba tutaj się schował. Także gram tutaj M27 IR, ja bardzo rzadko gram tymi, powiedzmy, karabinami szturmowymi dla wsparcia, bo M27 IR L80 6A2 L86A2 oraz kurna inna broń, której nazwy tutaj aktualnie nie pomnę, jak padnę to wam powiem, są według mnie takimi karabinami szturmowymi dla żołnierza wsparcia, z tego względu, że nie można ich po prostu nazwać LKM-ami, tak? One posiadają mało amunicji w magazynku, nie tyle, ile prawdziwy LKM powinien posiadać. No i są bardziej celne, jeżeli chodzi o strzelanie z ręki, jeżeli chodzi o strzelanie z biodra, nie mają takiego masakrycznego odrzutu jak LKM-y. LKM-y służą przede wszystkim temu, żeby grać z nimi na bipodzie, takie jest moje zdanie, a nie szturmować gdzieś. Jeżeli chcecie szturmować, to właśnie bierzecie L86A2. Albo takiego M27 IR-a i proszę bardzo, możecie przyszturmować i takie rozwiązanie jest po prostu najlepsze, tak? Taka jest moja opinia w tym względzie. Jeszcze chciałem powiedzieć a propos punktu C. Punkt C posiada masakryczny resp, zresztą sami widzieliście przed chwilą, wiele osób po prostu... Lepiej stąd spieprzać, bo tutaj jedzie czołg. Wiele osób po prostu odradzało się na fladze. Z tego względu, no, to jest resp tragiczny, niemoralny, to powinni kompletnie zmienić, to powinni naprawić, podejść do sprawy inaczej, moim zdaniem. Oj, 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 nie przepilnowałem tego prawego wyjścia raczej. I tak zerwałem, zresztą on nadal tam siedzi. Kurna, nie, dobra.
Było coś innego, lol. O. Ale słyszałem tutaj gościa. Też coś słyszę, ale to jest nasz. Ostatnio też odkryłem, że... Odkryłem. No to nie jest nic... To nie jest żadna sensacja, bo tak generalnie powinniście grać. Nie powinniście walić ogniem ciągłym na dystans dalszy niż... Nie żyje. Na dystans dalszy niż bliski. Zdecydowanie nie powinniście czegoś takiego robić. Ogień ciągły służy jedynie pokonywaniu przeciwnika w bliskim dystansie. Wtedy, kiedy... liczy się ilość wystrzelonych pocisków, a nie celność i to wam pomaga wygrać grę. Na dystanse średnie powinniście używać jednak Burst Fire. Nie mówię tutaj o M16A3, bo tam można strzelać ogniem ciągłym i na daleki dystans. Ale generalnie taka jest zasada. Jak doskonale wiecie, możecie obejrzeć moje statystyki, ja nie jestem za celną personą, a to z tego względu, że używam ognia ciągłego. Używałem ognia ciągłego do każdych dystansów. W tej chwili się to zmienia. Zaczęję mądrzeć na starość, że tak powiem. Masz, kamperku. Kurde, idę do belka. Wow. Przede mną pod celownik, kurna. Sorry, belek. Fuck, zabili go. Ale nie uciekł. Oż ty w mordę, no brawo. Byliśmy tutaj osaczeni tylko we dwójkę, mój towarzysz zginął i... No cóż, co miałem zrobić, jak tylko patrzeć się na to wyjście, gdzie mogli do mnie przyjść, tak? Podczas takich akcji używa się noża najczęściej. Tutaj bardzo trudna sytuacja jest niestety na hardkorze, jeżeli chodzi o pomaganie swojemu własnemu koledze, a to z tego względu, że po prostu czasami nie wiadomo, czy strzelać przez niego, kiedy on nie widzi przeciwnika, narażając się tym samym na team killing, czy jednak pozwolić, żeby ten przeciwnik zabił naszego kolegę. No to są takie dylematy grając na hardkorze. O Jezu, widzicie? I tutaj on i tak by zginął, ale ja go po prostu tak jakby ustrzeliłem pierwszy, tak? No, tam nie ma co w ogóle nawet wchodzić. Tam nie ma co nawet wchodzić, bo nie damy rady. O, asysta przy zabiciu z przywożeniem, dobra sprawa. Ajaj, teraz ja zginąłem. No, walka jest tutaj trochę taka... Nie wiem, jak to nazwać, defensywna. Bardzo dobre zagranie tutaj ze strony tego pana. Najpierw przygwoździł kolegów, a dopiero potem podniósł swojego. Przygłoził przeciwników. Powiedziałem kolegów, przecież nie o to chodzi. Okej, okay, teraz cienka akcja z naszej strony. Znaczy z mojej strony. Patrzcie, jak przygwożdżenie bardzo działa. Tego nie będzie w Battlefield 4. W Battlefield 4 przygwożdżenie będzie znacznie mniej oddziaływało na walkę bezpośrednią. Będzie mniej OP. Ja zresztą uważam, że przygwożdżenie jest jedną z najlepszych rzeczy. Cholera jasna, nie chciałem się tutaj wcale zrespić. Że przygwożdżenie jest jedną z najlepszych rzeczy w Battlefield 4, ale... W Battlefield 3, ale jednak powinni trochę to ograniczyć, tak? Ono jest za mocne. Ono jest po prostu za mocne. Często jest to po prostu kwestią farta, a nie skilla, kiedy zabijemy przeciwnika. Oczywiście na przygwożdżenie można przeciwdziałać, jest na to sposób, a mianowicie wystrzeliwanie po jednej, dwóch kulkach jednocześnie. To jest nasz. Ale tego trzeba się nauczyć, żeby to ogarnąć. No i to nie przychodzi oczywiście tak, że tak powiem. No, oni już tutaj nie żyją. Ale coś... Coś mam wrażenie, że ktoś tutaj był jeszcze, ewentualnie się gdzieś tam kręcił. Mogą się tutaj kręcić.
Także przygwożdżenie zostanie mocno zmniejszone, mocno znerfione w Battlefield 4. I w ogóle chcę wam powiedzieć, na pewno się dowiecie o tym na Facebooku, ale idę na event Battlefield 4, który odbędzie się w siedzibie Electronic Arts Polska, 14 września w sobotę. Aj, za późno go zauważyłem tak naprawdę. Będę tam grał w Battlefield 4 i nawet pozwolą mi zgrać mój własny gameplay, także spodziewajcie się w niedzielę na przykład gameplayu z Battlefield 4 ekskluzywnie na moim kanale. Ja myślę, że on jeszcze będzie na innych kanałach, ponieważ na ten event został zaproszony również Royo i został również Yoshi zaproszony i wow, będę miał okazję pogadać z nimi. Mam nadzieję, że uda się coś tutaj ugrać. Yoshi zresztą już wyraził zainteresowanie, chęć, przyzwolenie, jakkolwiek by to nie nazywać, na nagranie FPS All Stars, na wzięcie udziału w FPS All Stars. Yoshi ma komputer, może spokojnie z nami zagrać, ale po prostu według jego słów, tego co mówił swoim widzom, w pewnym momencie po prostu no, gorzej mu trochę idzie, tak? Konsola jest jednak jego żywiołem, ja go tutaj doskonale rozumiem, dlatego nie gra na PC-cie za często albo w ogóle. I z tego powodu, tak, bardziej jest wytrenowany w obsłudze pada niż klawiatury i myszki, dlatego gra na konsolach. Ja to doskonale rozumiem. Nie wiem, co jeszcze pociśniemy, myślę, że w jakieś Call of Duty, a nie Battlefield, bo Battlefield ostatnio w serii FPS All Stars był dosyć często. No tutaj koledzy będą mieli jednak przewagę. No tutaj ogień ciągu mi pomógł zdecydowanie. Trzeba wiedzieć, kiedy tapować i strzelać burst fire, a kiedy tym ogniem ciągłym grzać. Cecil był w lepszej pozycji. Oprócz tego, że M16A3 nie ma glitcha polegającego na braku przygwożdżenia, nie ma tego, chciałem raz jeszcze podkreślić, to są takie bronie, które mają ten glitch. I do takich broni należy właśnie ACWR, którym posługuje się tutaj Sysol, jak również MTAR. Jest to potwierdzone w statystykach. Jest to potwierdzone w statystykach BF3. Na simtik.com powiedziały mi to osoby odpowiedzialne za analizę tych statystyk. A oni raczej nie mówią nieprawdy. Dlatego ufam im osądom. Są również takie bronie, których glitch polega na tym, że podlegają przygwożdżeniu znacznie bardziej niż powinny. I do takich broni należy m.in. pistolet G17. Tam sobie jakiś kampuszek siedzi. Pistolet G17, również inne bronie, które były wypisane w wątku, bo specjalnie założyłem wątek, żeby się upewnić, czy M16A3 ma nadal ten glitch. Zrobię materiał na ten temat, zastanawiam się przynajmniej nad jego zrobieniem. Warto takie rzeczy wiedzieć przy, powiedzmy, selekcji swojego uzbrojenia. Chociaż chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja nie nazywam nikogo, powiedzmy, noobem, nie lubię nazywać nikogo noobem i nie mam pretensji o używanie broni, które są overpowered, czy jakoś wybitnie lepsze od innych. Natomiast uważam, że używanie broni, które mają jakiegoś buga lub są zgliczowane, jest w pewnym sensie oszustwem, tak? Więc nie polecam wam oczywiście używanie tych broni, chociaż z drugiej strony no, mógłbym ją polecić ze względu na ich skuteczność polegającą na tym glitchu, ale no, to jest jak w pewnym sensie oszukiwanie. Chciałem też powiedzieć, że bardzo dobre tutaj zagranie ze strony kolegi, który mnie pocisnął, bo no po prostu padł, kiedy znajdował się pod ostrzałem. Myślę, że tamten chłopak został podniesiony. Dzięki wielkie. Okej, i tutaj trzeba się ostrożnie jednak poruszać.
Oni tam są, jak sami widzicie. Okej, okay, teraz się nie udało paść koledze i mnie wyłożyć w 2000. O kurna, właśnie. Okej, okay, teraz go podnieśli. Nie wiem, czy nas zaraz nie zajdą od tyłu jednak. Wiecie co, dlatego ja się stąd zewakuuję. I powiedzmy, że posłaniam tutaj kolegów z tej strony, bo zaraz coś tutaj wejdzie. Przed chwilą widziałem jednego pana. Aj, właśnie. No to było całkiem jasne, że tak zostaniemy ściśnięci. Także słuchajcie, to byłem 27 ER w trybie hardcore na serwerze piurkan.pl. Być może gameplay wydawał wam się mniej żwawy niż inne moje gameplaye, ale starałem się to nadrabiać informacjami, które wam dostarczyłem. Także szykujcie się, myślę, że w niedzielę, czyli 15 września, na gameplay z Battlefield 4 w moim wykonaniu. Oczywiście nie będzie to komentarz na żywo, bo nie będzie takiej opcji, ale będzie komentarz dogrywany z informacjami na temat Battlefield 4. Nie wiem, kiedy będzie Battlefield 4 News, nie wiem, czy już w ogóle się ukaże, myślę, że tak. I chciałbym również powiedzieć, że zastanawiam się nad kontynuacją serii Od Banana do Weterana, ponieważ mam dla was kilka bardzo ciekawych rat. Ja się tymczasem z wami żegnam. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki, synu!